Witam Państwa w kolejnym odcinku Porad Dietetyka. Dzisiaj chciałam nauczyć Was, jak wybierać dobrej jakości pieczywo. Średnio Polak zjada w ciągu roku około 70 kg chleba. Jednak zjadamy go coraz mniej. Z czego to wynika? Że nie smakuje on tak jak dawniej, że częściej sięgamy po płatki albo po prostu nie jemy chleba, bo obawiamy się, że od chleba się tyje. Dawniej chleb zawierał mąkę, zakwas, wodę, no i szczyptę soli. A co dzisiaj ukrywa się w pieczywie? Oj, znacznie więcej. Oprócz tego, że mamy mąkę, jest to często mąka biała oczyszczona. Do tego zamiast zakwasu używane są drożdże. Poza tym spulchniacze, środki zapobiegające pleśnieniu. Często chleb jest barwiony karmelem albo melasą. Producenci dokładają to, co powoduje, że chleb na dłużej zostaje świeży, jest bardziej pulchny, ale czy zdrowszy? Nie sądzę. Więc jak wybrać dobrej jakości pieczywo? Przede wszystkim wybierajmy pieczywo razowe. Im wyższy typ mąki, tym takie pieczywo zawiera więcej błonnika, minerałów i witamin, więc doskonale, gdyby chleb został upieczony z mąki typ 1850 albo nawet ponad 2000. Poza tym pieczywo powinno składać się z jak najmniejszej listy składników, a tak naprawdę wystarczy mąka, woda, jakiś zakwas, opcjonalnie drożdże i szczypta soli. Dobrej jakości pieczywo powinno być miękkie, powinno wracać do swojej formy pierwotnej, mimo że je uciśniemy. Dodatkowo jest lekko wilgotne w środku i nie pleśnieje, tylko wysycha. Warto częściej wybierać chleb żytni, który zawiera mniej glutenu, jest bardziej wartościowy w białko i minerały. Starajmy się też kupować pieczywo w piekarniach, bo jednak pieczywo dostępne w supermarketach zawiera dużo więcej składników niż pieczywo upieczone w lokalnej piekarni. Chleb tego typu jest to chleb zrobiony z mąki białej, więc dostarcza nam przede wszystkim węglowodanów prostych, których nadmiar nie jest dla nas zdrowy. Poza tym po naciśnięciu nie do końca wraca do swojej formy pierwotnej, więc skleja się, co świadczy, że coś złego w nim się znajduje. Drugim rodzajem pieczywa, jakie ze sobą zabrałam, jest bułka ziarnista. Przez wielu z nas uważana za pieczywo razowe. Ale, moi drodzy, tutaj nie ma w ogóle mąki razowej. Jej kolor wynika z tego, że dodano karmel albo melasę, czyli jest to zwykła bułka biała, posypana ziarenkami z dodatkiem karmelu. Trzeci rodzaj pieczywa, jaki przyniosłam, to bułka grahamka, która jest wykonana przede wszystkim z mąki białej pszennej, ale wymieszanej z mąką graham typ 1850, więc jest to bułeczka, która ma już dosyć spore ilości błonnika i witamin. Bardzo polecana osobom, które nie mogą jeść 100% chlebów razowych, bo mają jakieś dolegliwości, na przykład żołądkowe czy zgagę. I ostatni chleb, jaki ze sobą zabrałam, jest to chleb przygotowany w 100% z mąki razowej. Proszę zobaczyć, jego kolor jest lekko brązowy, taki wpadający w szary. Widać, że w środku znajduje się dużo otrębów, czyli został zrobiony z mąki razowej. Kiedy go naciskam, on wraca do swojej formy pierwotnej, czyli nie zawiera zbyt dużej ilości spulchniaczy i dodatków. Także jest to chleb, który polecam i rekomenduję. Jednak decydując się na zakup chleba w sklepach, pamiętajmy o tym, że dobre piekarnie chwalą się dobrym chlebem i chętnie udzielają informacji na temat tego, co w nim się znajduje, czy to poprzez etykietkę, czy poprzez sprzedawcę. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze porady pomogą Państwu wybrać najlepszy produkt.